Ale gdzie ja jestem? Co tutaj się dzieje, Yeti? Ilka! Hejter? Czemu ty jesteś u mnie w łóżku? Hejter! Jeski, co ty robisz? Ale masz super fryz! Wow, jaka w ogóle czapka fajna! Co, ja mogę mieć taką czapkę jak ty? Co? Jesteś tak dobrze ubrany, hejter! Yo! Ej, Yeti, co nie? Kurde, czemu ty się tak Yeti nie ubierasz? Yeti, czemu ty się tak nie ubierasz jak hejter? Ilka, co ci się stało? Czekaj, hejter, czekaj, dawaj, chodź. Chodź, musisz pokazać wszystkim swój nowy ten. W ogóle masz tak się ty wyglądać. Uspokójmy się. Nie, co się uspokójmy? Co? Yeti, to działa, ja nie... Jestem, Milka... No działa twój nowy ten. Nie, nic mnie nie boi, wszystko dobrze. Nie, wszystko jest w porządku? No. A nie uderzyłaś się gdzieś jak tutaj przynatywałaś? Się uderzyłaś. Co się uderzyłam? Dobra, hejter, chodź idziemy na spacer, musisz się pokazać wszystkim, wyglądasz tak dzisiaj dobrze w ogóle, ej, serio. Dawaj, co to, dawaj. Czy, ej, co to są za perfumy? Czy ty się popsikałeś Adidasem? Jo. Tak. Ej, zarąbiste perfumy, naprawdę. A nie pachnie, nie? Od naprawdę. Serio, ale chciałem kupić Diora na urodziny. Wow. Ale Milka, no, fajnie, ale i tak pachniesz pięknie, hejter, naprawdę. Ale ja? Milka, ale jak to? Co? A ty co? A ja jak pachnę? Ty jak Śnieżka pachniesz. Śmierdzi! Jak końce. Nie tak jak Śnieżka. Myślę, że jak Śnieżka całkiem. Tak trochę wiesz, zimno. Taki chłodny zapach. No ale co jak wcale, hejter, słuchaj. Hejter, ten, mam, tak się trochę wstydzę w ogóle, nie wiem czy ty się ten... Chciałbyś ze mną dzisiaj przejść na jakiś, wiesz, spacer, jakiś obiadek, randkę, coś, wiesz o co chodzi, czy nie zbyt? Ze mną na randkę? Mhm, ale wiesz, no zrozumie, jak się nie zgodzisz, jak się, no bo jakby wiesz... Dobra, idziemy! Tak piękny. Poczekaj, tylko słówko zamienię z Yeti, dobra, czekam. Yeti, obserwuj nas, to jest niewinne, jak to działa, jak to się stało? No dobra, to ja będę obserwować jak coś. Dobra, chodź, gazelo. Gazelo, ojejku, jest taki słodki, że używasz takich słów. Gdzie idziemy? Chodźmy tutaj, może na kolacyjkę pójdziemy, co? Dobra. Gdzie tutaj? Dobra, tak, ale mam szczęście. Fajną nutkę. Ale mam szczęście, że mogę tutaj z tą być, serio, no. Nikt inny, no każdy mógł być na moim miejscu, a jestem tutaj ja z tobą. Serio, doceniam każdą sekundę tutaj spędzoną. Czy jaś nie? Nie, chyba jaśnie. Ja widzę anioła chyba po prostu przed moimi oczyma. Naprawdę. Nie, no ja nie mogę. Jak ty tak mówisz, to ja muszę odpalić muzykę i zaraz wracam. Koniecznie odpal. Nie mogę się doczekać takiego rzeczy. No bo to nie jest to przecież, to tu musisz do tego. Jest taki głupiutki, no taki słodziutki. Dobra. Czekam na ciebie. Dobra, ej, ale widzowie, super, tak się cieszę, że mogę tutaj być w tym miejscu. W ogóle nie wiem, kiedy ja zaczęłam ten odcinek, ale widzowie, stawcie łapkę w górę, ponieważ pewno jej nie zostawiliście, a musi zrobić łapkę w górę i subskrypcję, to jest bardzo, bardzo ważne. Ej, ale super, w ogóle to jest najpiękniejszy dzień chyba mojego życia, naprawdę. O, hejter, cześć. Milka, gazelo, moja. Witam. Ej, czy zatańczysz mi coś? No proszę. Pewnie. Ale masz napój, ja nie mogę go pić, ale ty możesz. O, bardzo dziękuję w takim razie, dzięki za napój. No dobra. Piję. To co? No. Dawaj. Ale ruchy, wow, no! Hejter, jesteś najlepszy, naprawdę. Ej, szok, całe życie cię szukałam po prostu. Wow. Nie, ale czekaj. Nie, ale coś jest nie tak. Ale co? Ja cię podobam, serio? No. No bez jaj. No nie, weź mi się taka speszona już po prostu. Bez jaj, że ty mnie się... Nie. Nie. Słuchaj, no co mam ci powiedzieć więcej? Ej, to w takim razie to czekaj. Co? Może powinniśmy przesunąć naszą relację dalej. Ale co to znaczy dalej? Czekaj. Jak to dalej? Co, o czym mówisz, hejter? Może coś dalej, ale no może nie dzisiaj, bo mi się wydaje, że za szybko, wiesz? Ja bym nie chciał tego zepsuć. Będę na siebie czekać całe życie, spokojnie. Co? No naprawdę. Ale nie po to jest tak gotowy. Ale czemu? Ale o co ci chodzi? Ja nie, proszę, nie. Ale czego odchodzisz tak ten? Ja po prostu. Ja nie odchodzę, ja nie. Od siebie, ale... no. Ja nie byłem spodziewany się, że to tak szybko zadziała. No ale co szybko zadziała? O czym ty mówisz, hejter? No, że ta relacja między nami jest taka zbyt błyskawiczna, jak błyskawica w naszym sklepie. Ach, co ty mówisz w ogóle? Co ty mówisz, jaka błyskawica w waszej sklepie? Słuchaj, wszystko dzieje się w swoim czasie i spokojnie, hejter, ja ciebie rozumiem. Ja całe życie na ciebie poczekam. Tak swoją drogą, masz bardzo ładne buty. O, buty! No, fajne buty. Mamy w ogóle podobne. A ty masz też piękne ciasteczka. Prawie, że, patrz, mamy podobne buty. Widzisz, ty masz buty i ja też mam buty. I to znaczy, że są podobne buty. Pasujemy do siebie. To znaczy, że się po prostu pasujemy. Masz ciasteczko, może będzie ci lepiej. Akurat nie jestem głodna, ale dla ciebie będę głodna. Czekaj, muszę pobiegać w takim razie.
Ja sobie też Zenku gryza, ale to masz drugiego ode mnie. O, dziękuję, jesteś taki kochany. Nie no, Mikas, ale... Wiesz co, bo jest co? Troszkę jakby już późno, w sensie no, po dnia, ale ja mam do załatwienia parę biznesów, ale bo ja wiesz, teraz głównie biznesmenem jestem. Co ty mówisz? Serio, masz tyle na głowie, to ja może nie będę ci siedzieć na głowie, ale mogę na ciebie chociaż patrzeć, proszę. No, jak coś to możesz z daleka, dornetki, ale jutro się zobaczymy, okej? Nie, no nie odchodź, proszę cię, nie, hejter, zostań, proszę cię. Czekaj, chodź, to może mnie odprowadzisz, może nie. Oj, może poznasz moje kotki. Mnie? Może poznasz, ale czekaj, może poznasz moje kotki, co ty na to? Kotki? No już tak, poznałem twoje kotki. Chodź. Jak dwa, jednego widziałem. Nie, ale ja mam drugiego, chodź, musisz koniecznie zobaczyć. Zapraszam cię bardzo serdecznie. Ale ja go nazwałem tak brzydko, ale nie wiem, wiem, ale już to zmieniłam, ale wiesz co, spokojnie, to pewno to był żart, więc wybaczam ci wszystko, hejter. Wszystko ci wybaczam. Tak, tak szybko? Tak, naprawdę, wszystko jest wybaczone. Chodź tutaj, chodź. Nie, to jest niemożliwe, ja chyba się nie. Zapraszam. Pokaż te kotki. Patrz, możesz je nawet nakarmić, jeżeli chcesz. Kotki w piwnicy? To źle brzmi. To nie jest piwnica. O, to jest to normalne jest? Ten, to jest po prostu, to jest piętro. O, ale kotuś ładniutki, siaruś i ciasteczko, takie jak ty. O, możesz je nakarmię rybką. Tak, ale nie mam gdzie, o, rybkę. Tak, dam ci rybkę. I widzisz, jak są szczęśliwe? No, są takie słodkie. Czyli dajcie tatusia. Bez przesady. Chodź. Bez przesady, no. Mamusia jest tylko jedna. Dokładnie. Co? Mikać, nie, bo ja nie muszę spadać, wiesz? Nie, naprawdę już. Ale tak, zobaczymy tak się jutro, nie, bo czekaj, ja mam ale czemu tak naprawdę szybko? Biznesy. Ale czemu tak szybko? Błagam cię, bo ja mam biznesy tam z Yeti do ogarnięcia. No nie, ja zobacz, Yeti wcale Yeti. Nie, prawda? Siemano! Ja muszę pogadać z hejterem. O, no właśnie, No hejter, dobra. My musimy, no naprawdę, no dobra, ale, no. Ale żegnaj. No dobra, no to pa. Szczerze widzowie, nie wiem co we mnie wstąpiło, ale no naprawdę to jest no szok i niedowierzanie, kurde, ja muszę mu... Szczerze, ja wiem widzowie, ja po prostu wpadłem... Ej, co on tutaj robi? Czemu tutaj wyszedł? Jak to się w ogóle stało? Excuse me? Czy ty polubiłeś... On na pewno polubił tak hejtera, widzowie, jestem tego pewna. Czekajcie, my tutaj mu zrobimy... Dobra, jednak nie zrobimy mu przejścia. Teraz mu zrobimy przejście. Wybaczcie, ten moment, widzowie. Okej, on tutaj sobie wejdzie, pięknie, robimy tak. Siedzisz. Dobra, wszyscy siedzą, okej. Trzeba było po prostu sprawdzić. Widzowie, ja mam plan. Musimy zrobić jakieś, nie wiem, jakieś miejsce po prostu, żeby hejter się w nim czuł, wiecie, tak... Jakiś prezent musimy po prostu, ja wiem, on zawsze nie dawał wcześniej prezent, tego nie doceniam. Nie wiem, głupia ja, jak mam tego w ogóle nie doceniać? Musimy mu, słuchajcie, jakiś prezencik zrobić. Czekajcie, ja pomyślę zaraz. No co my możemy mu dać? Ja wiem, widzowie, co my możemy mu dać? Przecież ja mam pełno diamentów, widzowie, pełno diamentów! Dobra, damy mu diamenty, tylko gdzie są te diamenty? Gdzie są te dzieci, widzowie? Dobra, tutaj są diamenty, proszę bardzo, dobra. Musimy mu dać diamenty, na pewno się ucieszy. Oczywiście bez przesady, ale myślę, że 10 bloków, 15, widzowie, albo 13, tyle ile on ma lat. Ale to jest przekminione, widzowie, pięknie, dobra, myślę, że to jest bardzo dobry plan. Możemy dać troszkę zielonych, na przykład 2, 3, 4, 5, tak żeby się ucieszył, bardzo fajnie. Czy coś jeszcze mogę dać kochanemu hejterowi, widzowie? Nie wiem. Ha. Cóż, z czegoś by on się tutaj mógł ucieszyć, no nie dam tego, no może, okej, jabłka też. Jabłka są, myślę, że gitem. Dobra, czy coś jeszcze tutaj mam ciekawego? Dam skrzynkę, do której to damy. Ej, mimo wszystko ja mu dam kwiatki. Dam mu kwiatki, chociaż kwiatki to jest taki, wiecie, jakby wiem, że wy sobie pomyślicie, że kwiatki dla chłopaka, ale szczerze, gdybym miała chłopaka, ja bym mu na pewno kupiła kwiatki, to jest coś mega fajnego. I wydaje mi się, że jeden chłopak chciałby dostać kwiatki, więc widzowie, dam kwiatki. Dobra, czy tutaj coś jeszcze jest? Oczywiście jaki wrażliwy chłopak, którego ja poszukuję, którym jest hejter. Dobra, widzowie, więc tak, może słuchajcie, dobra, żelazo nie, żelazo jest trochę nudne. Bez przesady, żelazo jest w ogóle fapa po prostu, fapa zdecydowanie. Axel, no raczej mu się nie przyda ten, to coś. Więcej kwiatków nie. No szczerze, tutaj nie mam nic takiego, co by mogła mu dać, więc w sensie idziemy w ten sposób. Czekajcie, ja sobie podlecę, tak żeby on mnie nie widział, bo nie chciałabym właśnie, żeby on mnie zauważył. Czekajcie, szybko lecimy tutaj. Dobra, mam nadzieję, że go tam nie ma, bo to ma być taki, wiecie, taki prezencik. Taki okej, nie ma go tam? Dobra. Szybko, widzowie, szybko. Tutaj tak. Tak i tak. Dobra, kurde, no nie jest to, słuchajcie, zbyt równo, no ale no niestety nic nie zrobię. Dobra, to w takim razie odejmiemy jednego bloka diamentu i damy tak. Pięknie, wydaje mi się, że jest git. To w takim razie teraz muszę szybko wracać. Mam nadzieję, że nikt mnie nie zauważył, nikt mnie nie nakrył, widzowie, więc wracamy. No i co?
I fajnie, widzę, kurde, zobaczymy jak to się. Mam nadzieję, że on się w ogóle ucieszy z tego prezentu. Naprawdę cieszę się, że miałam taki dzień i że w ogóle no on mnie zabrał tam, kurde, na to. No było tak bardzo fajnie, widzę, naprawdę bardzo doceniam i cieszę się z tego. Możecie dać znać w komentarzu, co wy tam o tym wszystkim myślicie. Ja się z wami żegnam, widzowie. No widzimy się jutro rano. Także pa, pa, do zobaczenia. Cześć!